jak powiedziałem, miało zadanie kontrolować oficerów ataszatu wojskowego w Londynie. Później w tej całej prowokacji, sądowej, już realizowanej w kraju przez wojskowy sąd rejonowy czy okręgowy, już nie pamiętam, w ramach którego posiedzeń tam zapadały właśnie te wyroki śmierci, informacje, które Kiszczak przekazywał, no zostały wykorzystane. Ja je znalazłem po prostu w materiałach śledczych, w formie nawet jego własnoręcznie podpisanej notatki, więc myślę, że jest to fajna taka ciekawostka, no, pokazująca jakby kim był, jak wyglądały początki kariery Czesława Kiszczaka. To jest o tyle ciekawe, bo później w latach 70. Jaruzelski wstawi Kiszczaka do wywiadu wojskowego. W latach 73-79 Kiszczak był również szefem wywiadu wojskowego.